wziął mnie, zgubił. Ale słuchajcie, tacy właśnie są faceci. Tacy właśnie są faceci. Obiecują nam złote góry, a jak im powiemy, że wystarczy złoty pierścionek, to nas zgubią na pierwszym zakręcie, no. Kurde, cześć w ogóle. Nazywam się Katarzyna Piasecka, jestem w Pożo Babka. Siemano. Cześć. Siedzę w domu, słyszę, że jakiś sabat, że kobiety to czarownice. Myślę, nie. Nie, przecież my nie jesteśmy czarownicami, nie. Znaczy, fakt, może mamy kurze łapki pod oczami, nie? I fakt, może mieszkamy w chatce ze starym piernikiem. Ale czarownicami nie jesteśmy, nie? Chociaż czarować facetów umiemy, co babki? Kurka. Tak jest, bo mamy taki przyrząd do kiwania, tak zwaną rufę. I tą rufą tak kiwamy jak wahadełkiem, nie? I kiwamy, kiwamy, aż go wykiwamy. Tak jest. A ten tylko tak patrzy, nie? Niektórych to się nawet da zahipnotyzować tą naszą rufą. A taki zahipnotyzowany to już wszystko zrobi. Kwiaty kupi, ślub weźmie, ojcostwo uzna. Los. Gorzej jak hipnoza minie, nie? I majątek trzeba dzielić. I potem pyta jeden z drugim. No gdzie ja rozum miałem? No gdzie, gdzie? W rufie. W rufie. Wiecie co? Ja czarownicą nie jestem, ale przesądna bardzo jestem. Ostatnio, jak do mnie przyszedł kominiarz, to wszystkie guziki rozpięłam. No i w ostatnim czasie mam często przesądy z tym moim kominiarzem. No, albo to włażenie na drabinę i przechodzenie pod drabiną. Mówię kumpeli, nie właź na drabinę. Nie posłucha, pod drabiną facet przechodził. I co? W ciążę zaszła. Niby przesąd, a Mateuszek ma już 8 lat, nie? Ale ona to w ogóle jakaś wiatropylna. Co na łąkę pójdzie, to w ciąży wraca. Ale o tych przesądach jeszcze, nie? Kiedyś poszłam z takim jednym na spacer. Zrzuciłam sobie na twarz urok, nie? Makijaż. A facet, powiem wam, ciacho, po prostu ciacho. Trochę do pana tutaj z przodu podobny. No. Z pana też takie ciacho, nie? Taki kielecki eklerek. No. A pan to tak... Pan to tak lubi takie babki spokojne bardziej, czy takie bardziej ostre? Bo ostre, nie? No, bo wy faceci, kurde, niektórzy z was jesteście tacy, że jak raz dziennie ścierą nie dostaniecie, to nie czujecie, że żyjecie. Kurde. I łazi taki po domu, nie? Oj, Halinka, zdziel mnie ścierą, bo coś mi się żyć nie chce. A Halince dwa razy nie powtarzać i ciach, ciach, nie? Kuchenne igraszki. Się widzę, panu podoba. Lubi pan ścierą dostać? Co? A co jeszcze pan lubi? Jakiś taki pejczyk, kajdanki, coś, ten teges? Co? Robi nam się trochę grząski grunt, nie? Dobra, wrócę do przesądów i do tego faceta ze spaceru, do pana podobnego. Ale on naprawdę przystojniuteńki, taki wiecie, chudy w pasie, gruby w portfelu, nie? I idziemy, ja kiwam wahadełkiem, nie? On lekko zahipnotyzowany, znaczy lekko, o dzieciństwie zaczął mi nawijać. Idziemy i nagle czarny kot nam przebiegł drogę. Jak mnie splunę przez lewe ramię prosto w butonierkę. Kot zniknął, facet zaraz za nim. Na szczęście portfel zdążyłam zatrzymać, nie? Mówiłam na początku, że my, babki, jesteśmy w porzo. To faceci z nas robią czarownice. Mój wczoraj podchodzi do mnie z miodłą i mówi, polecisz po piwo? Pewnie polecę, wezmę kumpelę, to sobie zrobimy miotłę tandem, nie? Kurka. Albo ostatnio wykupywał wycieczkę w biurze podróży. Kilka razy cham dopytywał, nie? A na Łysą Górę miejsca nie macie? Po prostu. Dziad taki, że aż, ale też Łysą Górę wymyślił. Przepraszam bardzo, panowie, ale co drugi z was ma Łysą Górę? To. Albo przyszły do mnie koleżanki. Nie, że ploty. Zwykłe obgadywanie, nie? No. I siedzimy, włazi do pokoju. Co, sabat macie? Tak, sabat. Dziewczyny, mamy barana na ofiarę. Kurka, łazi taki po domu, palcem nie kiwnie, książę.
Wiesz, książę. I co z tego, że krew błękitna jak do mózgu nie dochodzi? Ale i co? I ja mam się takiemu niby tłumaczyć, że nie jestem czarownicą? To faceci czarują. No czarują, no bo słuchajcie, jak to inaczej wytłumaczyć? Gruby, łysy siedzi przed telewizorem, a my ciągle z nim jesteśmy. Czary, kurwa, czary! No czary! Ale, słuchajcie, ale w łóżku to już wielkiej magii nie ma, co dziewczyny? Znaczy nie, jest! Czekajcie, jest magia. Magiczne 3 minuty i zasypia. Wielki mak i jego różdżka.